ogromny też zaszczyt, że te dożynki gminne w tym roku odbywają się właśnie tutaj w Karsku. Panu burmistrzowi dziękujemy. Ja myślę, to jest chyba taka tradycja, tak, w naszej gminie, że wędrujemy troszeczkę po tych różnych miejscowościach i tak nawet rozmawialiśmy niedawno, że to jest taki dobry pomysł, żeby każdy mógł zasmakować trochę tego trudu organizacji. Z panem sołtysem tutaj, kiedy rozmawialiśmy o tych dożynkach, to rozmawialiśmy też między innymi o tym trudzie, bo to już kiedyś o tym mówiłem, to tak fajnie, jak na kogoś trzeba obowiązki scedować, to wtedy wszyscy mówią, o, ten się nadaje, on to dobrze zrobi. Z czego 90% to są ci, którzy mówią, no jak on to zrobi, to ja już mam święty spokój. I to tak często działa, ale to jest tak, że im dalej idziemy w tej hierarchii władzy właśnie, powiedzmy, bliżej pola, to tym bardziej przekonujemy się, że bez drugiego człowieka niczego nie zrobimy. I wracając w drugą stronę, trzeba powiedzieć, że bez was, bez waszej pracy, pani sołtys, ani burmistrz, ani starosta, nikt niczego nie zbuduje, bo nie jest w stanie sam zrobić wszystkiego. Chociaż mi się niektórym wydawało, że ja już jestem tak po prostu oblatany we wszystkim, że dam radę. Mam takiego kolegę, który mnie zawsze wychowuje. Nawet do tej pory, jak ja już się nie zajmuję takimi różnymi komputerowymi rzeczami, zawsze jak dzwonię do niego, mówię, słuchaj, zrobiliśmy do Rokita taką flagę, wiesz, Matką Bożą. Ja się narysuję, zaraz ci wyślemy, on do mnie mówi, słuchaj, ja cię muszę za każdym razem pouczać. Ja mówię, a o co ci chodzi? No daj zarobić innym. Nie rób wszystkiego sam. No i ma dużo racji. Ale moi drodzy, właśnie tak naprawdę to tak jak Kościół. Kościół, kiedyś dostałem takie pytanie na egzaminie proboszczowskim. Dlaczego Jan Paweł II mógł odprawić mszę świętą na kajaku odwróconym? Co jest warunkiem tego, żeby odprawić mszę świętą właśnie w innym miejscu i żeby ona była tą mszą świętą właśnie sprawowaną, tak jak Kościół tego uczy? Jest wspólnota Kościoła. To wspólnota Kościoła jest warunkiem tego, że nasze stawanie przy tym ołtarzu ma sens. To wspólnota ludzi mieszkających na danym terenie jest warunkiem tego, by był chleb, by było co jeść, by to wszystko miało sens. Jak nie ma ludzi, to po co to wszystko? Więc tym bardziej dziękuję wam za to, że tu dzisiaj razem z nami jesteście. I wszystkim tym, którym dana została ta odpowiedzialność za to nasze życie społeczne. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękując, witam was i zapraszam do wspólnej modlitwy. A w tej mszy świętej ksiądz Grzegorz w zeszłym roku sprawował mszę świętą odpustową, to w tym i dożynkowo i wrześniu, ale jak już ranga rośnie, to musi dopełnić dzieła, żeby miał komplet taki już z dożynkami gminnymi, to się nie zdarza często. Więc cieszymy się, że jest razem z nami, tym bardziej, że on jest właśnie stąd, jest z was. Więc dziękuję mu też za to, że tu dzisiaj jest i on będzie we wszystkich waszych intencjach odprawiał mszę świętą. Ja zaś będę się modlił w intencji, która była dzisiaj jemu powierzona. Jest to kolejna msza świętego Gregoriańska na świętej pamięci Anny Obrazka. Thank you.
Gorzycy, Kaławy, Kętrzycy Leśnej, Kuligowa, Kurska, Kuźnika, Nietoperka, Piesek, Pniewa, z Szumiącej, ze Świętego Wojciecha, Wyszanowa i Żółwina. To wszystko było w Korowodzie, maszerowało w Korowodzie do Rzymkowy. Ponadto nasi goście, władze samorządowe gminy z panem Remigiuszem Lorencem, burmistrzem Międzyrzecza, z panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Katarzyną Budych, zastępca burmistrza, pani Agnieszka Śnieg, również maszerowała w naszym Korowodzie, pan Tomasz Markiewicz, zastępca burmistrza, pan sołtys tej pięknej, wspaniałej miejscowości, pan Mariusz Sieratowski oraz radni Rady Miejskiej. Ponadto maszerowali, kochana Agnieszko, przedstawiciele starostwa powiatowego, zaproszeni goście z województwa lubuskiego, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Grzegorz Dłubek,
oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, pan Jacek Kurzępa. Szły również z nami delegacje instytucji gminnych oraz mieszkańcy gminy Międzyrzecz. Kochani, zanim się tutaj dokładnie usadowimy, państwo, wy widzicie te traktory, to dzisiaj już wręcz antyki. Nieco więcej powiem o tych traktorach troszeczkę później, zanim rozkręci się nasza uroczystość. Najpierw musi być oczywiście część oficjalna, tam bardziej taka wzruszająca, gdzie będzie przekazanie chleba między innymi z tegorocznych plonów, przedstawienie naszych starostów, ale to za momencik, bo w tej chwili właśnie mamy tutaj piękny korowód w wykonaniu naszych ciągników, bo tych najstarszych antyków kończywszy na tych wspaniałych, wielkich, dużych, jakże skomputeryzowanych wręcz ciągnikach rolniczych. To bardzo, bardzo piękne i fajne maszyny. Będzie można oczywiście to wszystko sobie pozwiedzać w trakcie trwania naszej uroczystości, w trakcie występów artystycznych. To wszystko jest przygotowane dla państwa, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak dzisiejsze rolnictwo funkcjonuje. Dzisiaj piękne, wspaniałe święto. Oddajemy hołd tym wszystkim ludziom, to znaczy rolnikom, którzy po prostu ciężko, ciężko przez cały rok pracowali po to, żeby dzisiaj zaprezentować swoje plony. Niestety pogoda, jak państwo widzicie, dzisiaj trochę nie jest najlepsza, ale za chwileczkę przestanie padać. Także dowiemy się nieco więcej, będzie przemowa też, przedstawimy osoby państwa starostów, starościnę i starostę. Dowiecie państwo więcej o tych ludziach coś, ale póki co możemy już podziwiać te piękne, wspaniałe ciągniki rolnicze, które są no wręcz niewiarygodne po prostu. Będzie można sobie porównać, jak to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a dzisiaj jak ten postęp techniczny przyczynił się do tego, że dzisiaj polscy rolnicy mają do dyspozycji rzeczywiście wspaniałe, wspaniałe maszyny. Jak państwo zauważyli, są tutaj zabezpieczone nasze piękne, wspaniałe wieńce, na które te wieńce będzie rozpisany konkurs. Powołamy specjalną komisję, która zajmie się ocenianiem tych wieńców. I oczywiście najlepszy wieniec zostanie uhonorowany wspaniałą nagrodą przygotowaną przez pana burmistrza Międzyrzecza, tak więc jeszcze, ale to będzie troszeczkę później, prawda Agnieszko? Najpierw skupmy się na części oficjalnej. Jeżeli państwo miejsca już prawie wszyscy zajęli, w związku z tym myślę, że powolutku możemy zaczynać. Proszę państwa, bardzo doniosły moment. Proszę wszystkich o powstanie. Poprosimy naszą wspaniałą orkiestrę z Grochowa o hymn państwowy, do hymnu. Proszę państwa, przed nami, dziękujemy pięknie, możemy usiąść, dziękujemy bardzo. Proszę państwa, przed nami jedno z najważniejszych momentów dzisiejszej uroczystości do przekazania bochna chleba przez starostów dzisiejszemu gospodarzowi uroczystości, panu burmistrzowi miasta Międzyrzecz. A może teraz przedstawmy naszych starostów. Bardzo prosimy starostów tutaj do nas, panie starościnę i pana starostę. To jest pani Boeta, pani Beata i Mariusz Konieczni, bardzo proszę. Państwo Konieczni, starostowie, bardzo ważne osoby na dzisiejszej uroczystości. O właśnie, to są ci państwo, witamy gorąco. Możemy oklaskami przywitać państwa, bo dzisiejsza uroczystość po prostu to ich święto wręcz. Tak. I powiedzmy może coś o naszych starostach, Agnieszko. Ja tak, parę słów. Pan Mariusz wraz z żoną Beatą prowadzą gospodarstwo rolne od 1996 roku. O powierzchni 60 hektarów. Początkowo było to 45 hektarów dzierżawionych, a od 2003 roku rodzice pani Beaty przepisali małżonkom 15 hektarów własnych. Główne uprawy to żyto, pszenica oraz kukurydza. Pani Beata i pan Mariusz są szczęśliwym małżeństwem od 23 lat i rodzicami dwóch synów. Witamy. No brawo, witamy naszych starostów. Dzień dobry państwu.
Proszę Państwa, na scenę zapraszamy gospodarza dzisiejszych dożynek, pana burmistrza Międzyrzecza, pana Remigiusza Lorenca. Panie burmistrzu, bez pana absolutnie nic nie może się odbyć. Witamy. Wielkie brawa, pan burmistrz. Nie tu, tu, tu. Niezmiernie miło mi was przywitać w dzisiejszych dożynkach, ale na scenę, zanim dokonamy tego symbolicznego podzielenia się chlebem, poproszę przedstawiciele wojewody, pana Grzegorza Dłubka, panią Agnieszkę Olender, starostę międzyrzecką. Zapraszam na scenę. Zapraszam na scenę panią Katarzynę Budych, przewodniczącą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. No i Mariusz, ciebie, sołtysie drogi, bez ciebie tutaj nie ma możliwości podziału tego. Także zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, bardzo ważny i wzruszający moment. Przekazanie bochna chleba gospodarzowi gminy, panu burmistrzowi Remigiuszowi Lorencowi. Bardzo proszę. Oto bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Dzielcie go sprawiedliwie, aby wszystkim starczyło. Drodzy Państwo, szanowni goście, ale przede wszystkim rolnicy, mieszkańcy sołectw, bardzo niezmiernie miło mi was przywitać. Podziękować chciałbym od razu wszystkim delegacjom za sołectw gminy Międzyrzecz za przepiękne wieńce. Na pewno jury, wybierając najładniejszy wieniec, będzie miało niesamowity problem, żeby wybrać ten jeden, ten właściwy. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo. Jako włodarz Międzyrzecza chciałbym serdecznie powitać wszystkich dostojnych gości zgromadzonych na gminnym święcie plonu. Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie wyjątkowy, ponieważ wieńczy państwa ciężką, całoroczną pracę oraz walkę z nieprzyjającymi warunkami pogodowymi. Dożynki to święto dziękczynienia i radości. To także, a może i przede wszystkim święto odpoczynku po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tyle radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe posiadają kilka wieków tradycji. Przetrwały różnorakie burze dziejowe, radykalnie zmieniając częściowo swój wcześniejszy charakter. Są świętem
dobrze wykonanego obowiązku. W sposób szczególny chciałbym się zwrócić do tych, dzięki którym dziś możemy świętować. Do was, drodzy rolnicy. Dożynki są waszym świętem, które ma również przypomnieć nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. W dniu gminnego święta plonów z wdzięcznością chylę przed wami czoło. Dziękuję za wszelki trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów. Jestem świadomy waszej ciężkiej pracy i wielu poświęceń. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy Międzyrzecz dziś oddaję wam należny szacunek. Życzę wam, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło nam tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Życzę wam i waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł wiele radości oraz satysfakcji z wykonanej pracy. Niech nasza ziemia przynosi obfite plony. Dbajmy o nią, a jak robili to nasi ojcowie, troszczmy się o nią, szanujmy i chronimy. Życzę, aby zdrowie nam wszystkim dopisywało i wszelka pomyślność nas nie opuszczała, a rolnikom życzę godnych warunków życia i pracy. Wszystkiego najlepszego. Witam wszystkich zaproszonych gości z naszej gminy, jak i spoza naszej gminy. Szczególnie witam najważniejszych gości, czyli rolników z naszej gminy. Dziękuję za przybycie na tegoroczne dożynki gminne w Kalsku. Jestem bardzo wdzięczny móc gościć was wszystkich na tym naszym placu festynowym. Czas dożynek szczególnym jest dniem dla każdego rolnika. Jest to czas chwili, ale to chwili odpoczynku, na którą mogą sobie pozwolić, ponieważ są już po żniwach. Czas taki jak dzisiaj, ruszają już następne prace polowe, w następnych zasiewów. Praca rolnika nie jest łatwa, jak to nieraz można zauważyć. Niesie to za sobą wiele wyrzeczeń, jak to rolnik posiada jeszcze bydło czy też trzodę chlebną. Obecnie nowoczesne czasy powodują, iż pracę da się przyspieszyć w pracach polowych, jak i karmieniu zwierząt. Najuciążliwszą sprawą, jaka nas rolników doskwiera, jest powtarzająca się susza. Kłosy zbóż, traw na łąkach wypalone, co skutkuje brak paszy dla zwierząt hodowanych w gospodarstwie, jak i zmniejszona ilość zboża dla konsumpcji. Drodzy goście, spotkamy się tu w tym dniu, aby świętować bezpiecznie przeprowadzone żniwa w naszej gminie, za zbiory i smakować pysznego chleba upieczonego z tegorocznego zboża. Na koniec chciałbym podziękować serdecznie księdzu proboszczowi, księdzu Grzegorzowi, niestety obecnie w tej chwili ich tutaj już nie ma, za przeprowadzenie pięknej mszy dożynkowej w naszym zabytkowym kościele. Pani Monice Kacprzak za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego naszego sołectwa. Pani kierownik Dorocie Nowak i całemu Wydziale Gospodarki Mieniem z Międzyrzeckiego Ratusza. Pani dyrektor Ewynie Izodorczyk-Lewy i wszystkim pracownikom Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej z Międzyrzecza. I też moje ukłony dla mojej Rady Sołeckiej za bardzo mocno zaangażowanie w te dożynki. Pani Marioli Antczak, Honoracie Jankowskiej-Prosinowskiej i Monice Makowskiej. Dziękuję kołu gospodyń wiejskich za zaangażowanie w przystrojeniu miejscowości pod przewodnictwem pani Kazi Witkowskiej i wszystkim mieszkańcom sołectwa za przystrojenie swoich posesji, za pomoc w uporządkowaniu terenu i ciężkiego sprzętu, który był używany do dzisiejszego świętowania. Dziękuję wszystkim sołtysom za ich pomoc w przygotowaniu dzisiejszych wypieków, jak i też przy prowadzeniu sprzętu. Prosiłbym państwa też na koniec o wielkie brawa dla tych osób, które czuwają dziś, aby ten dzień był szczególny. Jak tutaj po prawo będzie strzelnica, będzie konkurs strzelnicy, konkurs piłki i jeszcze chciałbym gorąco podziękować naszym paniom, które dzisiaj gorąco gotują na nasze gorące i ostre posiłki. Sekcja dziecięca, jak teraz państwo widzicie, no troszkę pogoda nas nie rozpieszcza, ale dzieci widzę bardzo zadowolone.
Dziękuję bardzo mojej rodzinie, za szczególnie żonie, podczas ciąży wspierała mnie bardzo i pomagała w przygotowaniach tych dożynek. Dziś mamy trójkę dzieci i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Za wszystko bardzo jeszcze raz dziękuję i zapraszam do wspólnego biesiadowania. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to trzeba mieć poklask. Sołtys przemawia, 100 lat śpiewają. Ja zaproszę w imieniu wojewody Władysława Dajczaka, pana Grzegorza Dłubka na scenę. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo. Mam zaszczyt reprezentować na dzisiejszej uroczystości pana wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka, który niestety nie może być obecny. Natomiast wystosował do państwa list, który pozwolę sobie odczytać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki gminne w 2019 roku w Kalsku. Święto plonów to wyjątkowe wydarzenie, ale również powód do satysfakcji i radości z okazji zakończenia gospodarskiego trudu. Coroczne żniwa stanowią bardzo ważny, ale także trudny czas w kalendarzu rolników. Święto plonów jako uroczystość kończąca żniwa jest głęboko zakorzeniona w kulturze ludowej, której istotą jest radość z zebranych plonów. Ta piękna uroczystość to święto polskiej wsi przypominające o ciężkiej pracy rolnika, zasługującej na wielki szacunek i uznanie. To święto, które wyraża wdzięczność Bogu za plony, z których czerpie całe społeczeństwo. Drodzy rolnicy z gminy Międzyrzecz, jako przedstawiciel rządu pana Mateusza Morawieckiego w regionie, dzisiaj oddaję wam należny szacunek i przekazuję słowa wdzięczności za ten rolniczy upór, pracowitość i miłość do ojczystej ziemi. Wszystkim rolnikom składam podziękowania za chleb, który w tym roku rósł na twardej, spalonej ziemi, a który mamy tylko dlatego, że wystarcza wam rolniczego uporu, pracowitości i miłości do ojczyzny i naszej ziemi. Pragnę podkreślić, że nasz rząd postawił sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w obrębie najwyższych priorytetów wśród strategicznych zadań państwa. Dlatego też w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego chciałbym przekazać, że wszyscy poszkodowani przez suszę rolnicy otrzymają niezbędną pomoc. Wszystkim rolnikom składam podziękowania i wyrażam wielki szacunek za ten rok ciężkiej pracy spotęgowanej uciążliwą suszą. Pozdrawiam uczestników uroczystości i życzę wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z codziennej pracy. Łączę wyrazy szacunku. Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, dożynki, czyli święto plonów, to piękna tradycja kultywowana i pielęgnowana przez pokolenia. Ale jest to również święto, które jest ukoronowaniem całorocznego trudu i ciężkiej pracy rolników. Z tego miejsca bardzo bym chciała w imieniu własnym i całego samorządu powiatu międzyrzeckiego podziękować wszystkim rolnikom za ten trud, za ciężką pracę i za chleb, o którym tutaj tak wiele dzisiaj już powiedziano. Chleb, który jest nam tak bardzo potrzebny do codziennej egzystencji, ale symbolizuje również dobrobyt i dostatek. Ja, moi drodzy, życzę wam tego dobrobytu, dostatku, wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pracy, a naszym rolnikom w szczególności życzę tego, aby ich praca spotykała się zawsze z życzliwością i cieszyła społecznym uznaniem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, życzę dobrej zabawy, mimo mało sprzyjającej aury. Dziękuję uprzejmie. Nasi sołtysowie naszych poszczególnych wsi bardzo gorąco zapraszamy po odbiór chleba. Przez wręcza pan burmistrz Grzegorz, pan Emiliusz Florenc. A w tym czasie, kochani, zapraszamy na koncert naszej wspaniałej orkiestry z Grochowa, która już jest przygotowana. Jeśli panowie jesteście gotowi i my jesteśmy gotowi, to możemy z przyjemnością wysłuchać waszego koncertu. Bardzo gorąco proszę. Wszystkiego najlepszego. Mariusza i Kamień Srebrny. Nigdy nie zabrałem.
No, nikt więcej nie dodał. Proszę? Tak, wszyscy. Proszę, może przygotować.